Italy, 1943. Behind enemy lines. Timing is everything. There's a time to be stealthy. And a time to be lethal. A time to go low. And a time to go high. A time to strike. And a time to move. Timing is everything. Siemanko, witam was w kolejnym odcinku ze Sniper League 4. Kontynuujemy kampanię. Czytamy misję. Już dawno nie grałem, tak naprawdę. Minął kilka dni od poprzedniego zapisu. Nie grałem. 31 to będzie tu chyba. Czytaj. Do tej fortecy musimy się tam przedostać. Mamy kilka misji do spełnienia. Nie wiem, czy to jest ostatnia misja, czy przedostatnia, czy która to jest w ogóle jeszcze. Na czym to skończyliśmy? A, musimy się przedostać. Pokaż cele, bo już nie pamiętam. Aha. Nie wiem, czy wejdziemy tam i na lewo. Już tutaj tych gości chyba przeszukaliśmy. Ostatnio. A zobaczcie, jeszcze jakąś amunicję tam miał, nie? Się opłaca dwa razy przeszukiwać. A ten gościu zniknął. Dziwne, a ten tu oficer jest. Oficer tu leży, ale już nie ma, nie jest do przeszukania. Dobra, to tylko tamten. Dobra, czekajcie, zapiszemy sobie. Zobaczcie, 16, a dzisiaj jest 22, a to minęło sporo czasu. Do ostatniego zapisu. Need some way of pinpointing the base for the bombing run. There must be some kind of fuel processing plant here. Muszę wejść. Jest tu koło mnie, czy gdzie nie jest, czy nie jest nade mną? Wygląda, jakby było nade mną. Są snajperzy jeszcze. Nie widać go. Trzeba wejść tam. Tu jest bardzo dużo Niemców. Co trzeba po cichu uważać. Można coś uruchomić. O! Fajnie, że można to uruchomić. Się przyda. I cyk, dostał czapę. Może sobie. Kurde, akurat teraz nie.
przeżył ten pierwszy strzał. Ale jakoś musiał przeżyć. Z tak lipa, bo oni się tu pochowali. Się wycwanili teraz. Cwaniacy. Tu są ci snajperzy. Jednego mniej. Dają. Chciałem go w łeb trafić, ale nie dało. Jak mnie wykryto w czytej grze? No more to find here. Gdzie oni tu chodzą, że... A, jest tam. Kurde, uciekł. Trzeba go oznaczyć. Trzeba było go oznaczyć, bo teraz tak tylko lipa. Gorzej, jak oni tu zejdą całą chmarą. Jakby zabezpieczyć. Chociażby tak. Nie wiem, na który zapis teraz zapisać, może zapiszemy na ten. Kurde, nie trafiłem. Jak mnie wykryto? Ja tego nie ogarniam, ja ich nie widzę w ogóle, a oni mnie wykrywają jakiś trochę. Mnie chyba tu od góry wykrywają. Inaczej mnie nie wykrywają, oni nie schodzą na dół, się boją chyba zejść na dół. Powiedzą, że tu nic ciekawego nikt nie czeka. Nie
No dalej. Kogo? Ale nie jest. Think I've grabbed all I can. Ja muszę uciekać chyba stąd. Tu mnie widać na tym miejscu. Dobra, jest okej, w miarę. Guess I grabbed everything useful. No, listy pożegnalne. Muszę tego załatwić, bo mnie denerwuje. W sumie nie muszę na tą amunicję, mówię tą. Dobra, zapiszę sobie. Czekajcie. Tu się dużo wydarzyło przez ten czas. Kurde, uciekł mi. No za czym się? Co za pacan jeden. Ale dostał. Dobra. Tak poukładałem te miny tak w miarę. Ostrożny.
Ciul, wystraszyłem gościa, już to nie przyjdzie. Ja pierdzielę, dobra, trzeba przeszukać tych wszystkich dziadów tutaj, które poprzeszukiwałem, ale też nie wszystkich. Dobra, jakieś tu dyrektywy ma jakieś. Pożegnalne. Mina z linką. To mina z linką można by tutaj na przykład zużyć. Też wątpię, że ktoś to będzie szedł akurat. Na talerzową. Dobra. Na przykład walnąć. Trochę uzbroiłem to miejsce. Bo my idziemy właściwie, to zaraz idziemy tu zdobyć ten raport. Tak? Bo to jest jeden z cel misji, z pobocznych cel misji. Później będziemy uszkodzić te rakiety, to jest... Znajdź sposób identyfikacji celu, a gdzie to jest... Sabotaż rakiet, to tam. Co jeszcze? Tych dziadów jeszcze u góry przeszukać, nie? Żeby przeszukać tamtej u góry. Musiałem akurat iść koło tego wybuchającego samochodu. U góry mogę też przejść tutaj. Przeszukam tych dziadów u góry. Wezmę sobie bandaż. Kurde! Klikaj na F. Się popićkałe przyciski. No zdarza się czasami. Dobrze, że to nie był taki, wiecie, słyszalny na bok, tylko cichy taki. Wyciszona amunicja to była. Gdyby była niewyciszona, to byłoby gorzej. Co? Nad linką. Tu jest do przeszukania co nieco. Ej, nie podnoś ciała, tylko... Ja chciałem przeszukać to ciało. Tu jest co szukać akurat. To jest na chodzie? Nie wiadomo. No more to find here. Dobra, zapiszemy. Idziemy tutaj teraz. Tam kolesie za tym czołgiem też załatwiłem. Dokładnie nie pamiętam, gdzie to było. Trzeba zejść tu na dół. Mi się wydaje. Czy to jest teraz jeszcze poziom niżej teraz? Kurde, teraz to już nie wiem. Już tu gubię troszeczkę. Ktoś tu idzie chyba, czy on jest pod spodem? Tu jest łeb jakiś.
Dobra. Jednego łupa mniej. Jakieś znowu listy. Dobra, nie chcę mi się tego czytać, ale możecie zatrzymać sobie i przeczytać. Kolejny list. Jakieś bandaże, coś. Jakaś amunicja. Karabinowa. Dobra, zrobimy małą zadymę. Ale zapiszę przed tą zadymą. Tak zrobiliśmy, tak widzicie. Wszystko tu widać teraz. Jeśli sobie pójdzie, to będę widział go. Pytanie, czy w ogóle ktoś tu pójdzie teraz? Właśnie to pytanie, czy ktoś tu w ogóle pójdzie się zainteresować tymi wybuchami. Czy jakoś ich tutaj nie interesuje, bo też może ich tutaj nie interesować w ogóle te wybuchy. Aż tak nie interesują te wybuchy, tak szczerze, chociaż tutaj chodzą gdzieś. Być pani. Gdzie on mnie widział? Tu jest. Z ich dwóch. Czy ktoś tam się zainteresował tym? Kurde, uważam w pobliżu. Szkoda, że nie zdążyłem ich wszystkich oznaczyć. Trochę lipa teraz będzie, żeby ich tutaj załatwić. Tak jak tu przez te szpary, przez tą chwilę to akurat nie przyleci. Dobra, cóż. Na razie nie idzie. Myślałem, że oni tu wejdą gdzieś mniej więcej w te pole, no to już mi zestrzelił, a na razie to chyba nie idą. Chociaż czekajcie, idzie tu jeden. Nie, to jest pod spodem, on jest pod tym. Nie, tu nie idzie. What's Hitler planning for his new toys? Need to find out their strategy. Can't find it. Uzbrojenie gracza tutaj odblokowałem. Odrzut. I coś jeszcze?
To jest służby. Przedmioty kolekcji. Czekajcie, która to jest misja ta chyba. To wszystkie przejrzałem chyba. Tam są jeszcze jakieś listy, zaraz to zobaczymy. Dobra, V2. Wolny V2, wniosek korzystania V2 przeciwko. No, to z odnośnie tego V2 zapiszemy. Bo wiecie, część druga była przed częścią trzecią i czwartą. Według kolejności chronologicznej. Czyli to, co się dzieje teraz, to było przed częścią drugą. Druga jakby było zakończenie tego wszystkiego. Ale też można w końcowej scenie można było usłyszeć, jak druga część mówi, że jako pierwszy uczestnikiem zimnej wojny jestem. Dosyć ciekawe, to takie podłoże na przyszłość, na przykład daje do Sniper Elite 6, co by mogło się toczyć po drugiej wojnie światowej. Też taka możliwość jest. German's missile strategy. No, raport określił w połączeniu bronfowo z wojny totalnej z wykorzystaniem nowej rakiet FV wycelowane w cele cywilne, takie jak Londyn. No, ciekawe, ciekawe. Bardzo ciekawe, bym powiedział. Nie ma co się oszukiwać, bardzo ciekawe. Dobra, zapiszemy sobie. Piszemy sobie gierkę, może na ten zapis. Co teraz zrobić? Już jedno mamy chyba wykonane. Jeszcze trzeba uszkodzić rakiety, odzyskać dane techniczne. Jest znaleźć sposób na identyfikację celu. Ale lepiej uszkodzić jeszcze rakiety. Sobie teraz chodzą. A hydrogen peroxide plant. Must be how they're fueling the missiles. Need to find some way of showing the bombers where we are. Overloading the hydrogen peroxide plant would do it. Są kartki jeszcze. Dobra. Ci się teraz zlecą zaraz. Tak przeważnie to wygląda. Pieprzamy. Ci diakle nie sobie biegają jak pułkowcom. Strony? Chyba
Chyba tak. Nie wiem, czy ja go trafię z takiego daleka. Wątpię. Ale kanacika, mogę mu śmignąć tam. Zagłuszony strzał idealnie wybuchł, kiedy było ten zagłuszenie. No i elegancko i po wszystkim. Wybuchło. To są te kartki. Dokumenty. Jakiś profesor Kessler. Ja sobie przeszukam jeszcze tamtych. Byli. Tam też są jakieś kartki jeszcze. Tak, przeszukamy sobie. Coś mi nie miało akurat. Nic ciekawego nie ma. Tu jakieś kartki znowu. Dobra. Lecimy dalej, żeby zobaczyć, co tu jest na końcu. A, tego jeszcze akurat szukać. No tu jeszcze jakieś kartki na stole gdzieś. Tu można rozwalić chyba to, żeby odnaleźć sposób. No, tak by trzeba to zniszczyć. A to się na końcu zniszczy najwyżej. Tu jeszcze jakaś kartka, zobaczcie, pominął kolejną. Dobra. Tych kartek trochę tu jest, że tak powiem wam. Tak, nie wiem, czy wszystkie zabrałem. Czekajcie, skąd ja tu wyszedłem tak w ogóle? Stąd, i tu na wprost też była jakaś kartka, chyba już zebrałem ją. Dobra. Możemy zidentyfikować cele. Gdzie co? Ja sobie pójdę i się cofnę i pójdę tutaj odzyskać tą specyfikację, tak? Bo to jest główne cele, a uszkodź rakiety. To jest cel poboczny. Ja bym może poszedł tam sobie. Zostawię na razie. W spokoju. Zapiszemy się, cofniemy trochę. Cofniemy kawałek. Pozostawiałem te wszystkie pułapki. Mnie nie zaskoczyli w ogóle. Jest tak ciemno, że do końca nawet nie widzę, co tu jest. Nie tu iść teraz, bo to jest takie zakręty, zawiasy jakieś. Nie wiadomo gdzie iść w ogóle. Tu jest jakaś specyfikacja. Listy z domu. Dobra, to są takie, wiecie, listy takie mniej poboczne.
mniej mnie powinno interesować w sumie. Tu powinno mnie bardziej interesować. No, tu są te rakiety gdzieś. Muszę to zniszczyć, dziadostwo. I tutaj też będzie pewnie sporo. Can't guarantee Kessler will tell us everything we need. Better find the missile tech specs. Missile tech specs. Specyfikacja, tak wygląda specyfikacja tej rakiety. Jakiś list kolejny. Jego tutaj jest ten. Dostaw serducho. Kolejny, który tu wejdzie, to zostanie też nieźle, bo lubię. Na pewno któryś tu będzie chciał jeszcze wejść. Dobra, to czy coś jeszcze ciekawego jest? Chyba nie. Jakiś patafian już chyba biegnie. Guess I grabbed everything useful. Kessler's baby. Better make sure it's dealt with. Dobra, mamy już kołki powbijane tutaj. Dużo ma naboi, to mogę sobie strzelać, tak? Pistoletu. Jakieś kolejne dokumenty. Ciekawego, to nic nie ma. Tą minę można włożyć tutaj, na przykład. Zaminujemy ich tu trochę. Któremuś by się tam zachciało nas zaatakować. Kiedyś tam. This will come in very useful. Tu mam sabotażu dokonać, to nie wiem co zrobię teraz. Ile zostało tu jeszcze? Tak, ja to jeszcze 4.
ciekawe, gdzie jest reszta tych rakiet. A może zostawimy sobie spokój teraz tymi rakietami tu. Cztery rakiety jeszcze zostały. Nie widzę więcej rakiet. Zapuchowane gdzieś, czy co? Another one of Kessler's razor missiles. Tu jest kolejna chyba rakieta. Can't risk this surviving. O, tu jest kolejny tekst. Fajna notka. Dobra. Jeszcze ile tych rakiet? Trzy? Ciekawe, gdzie one są pochowane, te trzy rakiety jeszcze. Te dwie już uszkodziłem. Czy ja miałem jeszcze gdzieś takie rakiety? Jak na złość, to żadnej takiej nie widzę. Gdzieś indziej one są pochowane. Aha, chyba tam są dalej. No, tam dalej są, trzeba przejść tam dalej. Dobra, jeszcze przeszukam tu coś, ale tu już chyba nigdzie nie ma. Więc zapiszemy tą grę tutaj i pójdziemy dalej. Miejscu chyba zapiszę i pójdziemy dalej sobie. Dobra, ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Dzięki, na razie. Cześć, popatki, pa pa.